Siemanko, dzisiaj po zakupach w Metro Center postanowiliśmy razem z Dacją, która nie chce się pokazać, bo mówi, że źle wygląda. Postanowiliśmy przyjechać, pokazać już jak jesteśmy Angel of the North, Anioła Północy. To chodźcie, zobaczycie tą wspaniałą konstrukcję. Stąd widać ją w całości, a podejdziecie bliżej, zobaczycie jakie to jest wielkie. Pracy nad Aniołem zaczęto w lipcu 1997 roku i zakończono 1998. Zrobiony powstał z 200 ton metalu, stali. Jest potężny, naprawdę potężny. Ok, tutaj widzicie po tablicę informacyjną. Zobaczycie jak to powstało, na jakiej wielkiej platformie musieli to przywieźć tutaj. No, jak to powstawało, konstrukcja, komputerowo wszystko. Proszę bardzo, tak było to postawione tutaj, tymi dźwigami wielkimi. O. I taką ma skalę. Widzicie, tutaj jest człowiek, a jakie jest wielkie to. I jakie ma zakotwiczenia ogromne w ziemi. Już stąd widzicie tam ludzi stojących pod spodem, przy nogach, przy stopach. Widzicie jakie to jest ogromne. Zejdziemy tam na dół troszkę z daleka, pokazać wam rozpiętość jego wspaniałych skrzydeł. Pierwsze podejdziemy pod niego i rzut w górę. Jesteśmy koło nóg i lecimy w górę. Jest ogromny, bardzo fajny. Nie wiem dlaczego nie jest pomalowany. Widać go już z daleka z A1, jak się jedzie. Proszę bardzo, jaka wspaniała, gruba stal. Popatrzcie, moja dłoń jest w takiej szerokości, jaka jest blacha na konstrukcję. Dobra, odejdziemy na dół. Okej, żegnamy was z tego miejsca, zapraszamy do przyjazdu tutaj, zobaczcie to na żywo, jest cudownie, także i szukajcie dookoła siebie różnych atrakcji, dodawajcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć.